Cześć kociarze, witam Was w kolejnym odcinku Witam Akota. Ostatnia seria odpowiadał na Wasze pytania była miesiąc temu, więc stwierdziłam, że to odpowiedni czas na kontynuację. Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania z komentarzy. Witam wszystkich nowych widzów. Zachęcam do subskrypcji kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby mieć powiadomienia o każdym odcinku. Przypomnę, że warto kliknąć w kategorię wideo. Tam Waszym oczom ukaże się ponad 70 filmików, które już nagrałam na kanale. Witam także moich stałych subskrybentów, stałych komentujących. Cieszę się, że jesteście ze mną. Cieszę się, że komentujecie filmy, że dajecie znać, często pisząc po prostu pozdrawiam. To jest dla mnie bardzo ważne, bardzo istotne. W szczególny sposób chciałam podziękować moim patronom, ponieważ przybyło ich trochę ostatnio. Jest już 6 patronów, którzy wspierają mój kanał. Bardzo Wam dziękuję. Od razu zwracam się do Was z takim pytaniem. Możecie odpowiedzieć w komentarzach bądź prywatnie na maila. Pomyślałam, że patroni powinni być wyróżnieni przeze mnie w szczególny sposób. Dlatego stwierdziłam, że raz w miesiącu, bez względu na kwotę wsparcia, patroni otrzymają dodatkowy odcinek, który będzie dostępny tylko dla nich, więc nigdy nie udostępnię go na kanale. Będzie to dawka dodatkowej wiedzy i ciekawostek na temat kotów. Dajcie mi znać koniecznie, co o tym sądzicie, czy taka forma wyróżnienia podoba Wam się. A teraz przystępuję do odpowiedzi na Wasze pytania. Zapraszam. Jeśli moje filmy pomogły Tobie i Twojemu kitku, wesprzyj mój kanał. Muszę przyznać, że Wasze pytania są coraz ciekawsze i tym chętniej na nie odpowiem. Naprawdę jesteście coraz bardziej kreatywni i to mi się bardzo podoba. Nie lubię nie lubić. Czy ma Pani książkę o kotach, którą warto przeczytać jako pierwszą? Tak, zdecydowanie warto polecić książkę Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk Co jest kocie? Dla początkującego kociarza to bardzo dobra pozycja, polecam. Kalina 123. Czy kot zawsze spada na cztery łapy? I to jest oczywiście bardzo ciekawe pytanie, dlatego że odpowiedź brzmi nie zawsze. Spadanie na cztery łapy, tak potocznie określamy koty, że kot zawsze spada na cztery łapy. Natomiast nie jest to prawda. Paradoksalnie, im mniejsza wysokość, tym większe prawdopodobieństwo urazu. Jest to związane z odruchem statokinetycznym i narządem wewnątrz ucha środkowego, który jest wypełniony kanalikami. A w tych kanalikach znajduje się płyn, który przemieszcza się wraz z ruchem kota, wysyłając jednocześnie sygnał do móżdżku o zmianie pozycji ciała. I tutaj, kiedy kot spada z wysokiej odległości, to najpierw obraca się głowa i przednia część ciała, a następnie tylna. Kiedy ta wysokość jest zbyt mała na obrót całkowity, tym większe stanowi prawdopodobieństwo groźnego upadku. Ponieważ jest to związane z tym, że kot ma za mało czasu na wykonanie pełnego obrotu i skierowanie łap do ziemi. Kuba zadał pytanie, ile powinien ważyć 3-miesięczny ragdoll. Oczywiście jest to bardzo indywidualne i ta waga może nieco się różnić w przypadku kotek i kocurów. Natomiast Pusia ważyła około 1,9 kg, mając 12 miesięcy. I powiedziałabym, że 3-miesięczny kot może ważyć w przedziale między 1,8 kg, a nawet 2,400 kg. Ale tak jak mówię, to jest bardzo uśredniona waga. Możemy przyjąć, że 3-miesięczny ragdoll będzie ważył około 2 kg. Madlen, czy ma Pani ulubionego kota?
Nie mam. I już kiedyś na to pytanie odpowiadałam, ponieważ z moimi kotami jest po prostu jak z dziećmi. Matka nie jest w stanie wskazać swojego ulubionego dziecka. Każde dziecko docenia za coś innego i stara się szanować ich różnorodność i odmienność. Ja dokładnie tak samo funkcjonuję z moimi kotami. Każdego kota lubię za coś innego i w każdym tak naprawdę zauważam tę wyjątkowość. Polecam zresztą serię Nasze koty. Tam możecie pooglądać filmiki, za które poszczególne cechy cenię każdego z moich kotów. Tu jest też ciekawe pytanie. Czemu małe kotki tak się ciągle przepychają i walczą? Ponieważ kot to drapieżnik i od wczesnych chwil musi uczyć się tego odruchu sekwencji łowieckiej. Jest to taka forma zabawy, ale zabawy edukacyjnej. Czyli one same ze sobą trenują wszystkie czynności w sekwencji łowieckiej, jak tropienie, atakowanie, rozszarpywanie ofiary. Często właśnie obserwując małe koty, mam takie odniesienie do nas ludzi, kiedy na przykład młodzi chłopcy, bracia w domu siłują się ze sobą, ściskają, biją i właśnie oni też w pewien sposób trenują swoją męskość, tak, żeby później w dorosłym życiu umieć odpowiedzieć na atak z zewnątrz. I tak też jest właśnie w przypadku małych kotów. Tak muszę przyznać, że takie rywalizowanie o zasoby zaczyna się już zaraz po porodzie. Często właśnie obserwuję, jak już maleńkie kocięta, noworodki, rywalizują ze sobą na przykład o jednego sutka. Także one po prostu ćwiczą po pierwsze sekwencję łowiecką, po drugie trenują też między sobą kompetencje socjalne, czyli po prostu jak żyć i układać sobie relacje w grupie. Kiedy jeden kotek drugiego ściska za mocno, to ten drugi oczywiście daje mu sygnał i musi się dostosować, ponieważ inaczej ich relacje zostałyby zaburzone. Dlatego one właśnie też w ten sposób uczą się wzajemnie siebie nawzajem tak naprawdę. Paulina, jaką pani rasę kota chciałaby mieć? I tutaj, żeby nie zapeszyć, niestety nie zdradzę tego. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, wtedy na pewno wszyscy się dowiecie. Dalsze pytania. Kiedy Pusia będzie miała maluszki? Myślę, że na pewno w tym roku. Pusia jest już po pierwszej rójce. Wstępnie znalazłam jej partnera. Także chciałabym, aby miała maluszki jeszcze w tym roku. Jaki kolejny śmieszny odcinek będzie? Ale to pytanie zostało zadane jeszcze przed Ketrzefem, więc to był ten śmieszny odcinek. Kolejny śmieszny odcinek pewnie będzie też Ketrzef albo coś innego. Zobaczymy. Adrianna Wiktorska. I tutaj Adrianna opisuje sytuację, którą ma. Mam w domu pieska i kota. Kot bardzo często chodzi i miauczy. Chciałam zaznaczyć, że to kocur. Bardzo się skrada i syczy. Jednak największym problemem jest rzucanie się do szyi pieska z zębami, aż piszczy. Chciałam zaznaczyć, że jest to typowy atak, a nie zabawa. Czy kocur może zrobić krzywdę pieskowi? Czy po kastracji będzie lepiej? Nie wiem, co robić. Proszę o poradę w miarę możliwości. Oczywiście w miarę możliwości, ponieważ twój przypadek nadaje się na konsultację behawioralną. Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, czy kocur może zrobić krzywdę pieskowi? Koty wyposażone są w ostre pazury i zęby. I więc jak najbardziej może zrobić krzywdę, może uszkodzić mu skórę lub zadać poważniejsze obrażenia. W zależności tak naprawdę od natężenia ataku mogą zrobić krzywdę drugiemu zwierzęciu. Są to jednak mali zabójcy, którzy w naturze polują na mniejsze od siebie zwierzęta. Czy po kastracji będzie lepiej? Na twoim miejscu umówiłabym się do weterynarza, ale
bynajmniej nie na kastrację. Ponieważ, tak jak wspomniałam, Twój przypadek nadaje się na konsultację behawioralną. Tutaj podałaś za mało szczegółów, aby udzielić Ci rzetelnej odpowiedzi na ten temat. Pierwsze, co na pewno zrobiłabym, to właśnie zapisała się do weterynarza na zrobienie podstawowych badań. Morfologia, biochemia krwi, badanie moczu i badanie kliniczne kota, ponieważ należałoby wykluczyć przyczynę w chorobie. I tutaj temat agresji u kotów jest często bardzo spłycany i ja rozumiem, dlaczego powiązałaś to z aktywnością testosteronu, natomiast ten temat jest dużo szerszy, ponieważ nie zawsze ten osobnik, który atakuje, jest agresorem. Może się zdarzyć, że kot, który atakuje, broni swoich zasobów i tak naprawdę jest kotem zalęknionym, ale to już powinien ocenić behawiorysta na podstawie wywiadu, który by z Tobą przeprowadził. I tutaj, kiedy chciałabyś wykastrować kota, to spadek testosteronu mógłby nawet pogorszyć sprawę, bo w przypadku kota zalęknionego kastracja nie powinna być rozwiązaniem. Na początku należałoby wykluczyć przyczynę chorobową, następnie ustabilizować kota, zmienić jego nawyki atakowania pieska, a dopiero na końcu pomyśleć o kastracji. Kastracja w Twoim przypadku mogłaby nawet pogorszyć sprawę i przeobrazić się w dodatkowe problemy behawioralne, takie jak oddawanie moczu kału poza kuwetę. Koty to skomplikowane istoty i trzeba wszelkie problemy, które manifestują, rozpatrywać na wielu poziomach. Tutaj kolejne pytanie, Emilia Szurek. Przechodzę z pytaniem. Czytając artykuły, dowiaduję się, że kotka najlepiej adoptować w około 10-12 tygodnia życia, by nauczył się nawyków. Lecz kotek, którego będę adoptowała, nie do końca będzie miał nawyki, jakie bym chciała nauczyć go w nowym domu. Mianowicie w starym wypróżnia się na zewnątrz, ja jednak wolałabym nauczyć go korzystania z kuwety. Czy raczej będę musiała poświęcić dużo bardzo czasu, by kotka bardziej udomowić i nauczyć kuwetowania? Koty uczą się kuwetowania już w 3 i 4 tygodniu życia, więc na Twoim miejscu nalegałabym, aby kot został nauczony kuwetowania, zanim do Ciebie przyjdzie. Ponieważ ważna jest tak naprawdę tutaj każda zwłoka. Im szybciej się tego nauczy, tym lepiej. Na pewno nie warto adoptować kociaka wcześniej, przed 12 tygodniem. Jest to związane bezpośrednio z tym, że nabywa właśnie tych kompetencji socjalnych i uczy się od mamy i od rodzeństwa wszelkich relacji kocich, ale także uczy się relacji z człowiekiem. Więc warto, aby został do 3 miesiąca życia. Mam nadzieję, że Twoje pytanie nie dotyczy kota z hodowli, tylko raczej nierasowego, ponieważ jeśli by tak było, to znaczy, że w danej hodowli odbywają się bardzo niedobre praktyki. Zakładam, że to pytanie dotyczy kota, po prostu wzięcia kota od znajomego, który wypuszcza je na dwór. Podsumowując, na Twoim miejscu nalegałabym jednak, aby ta osoba przygotowała kota do kuwetowania już w obecnym domu. Kolejne pytanie dotyczy chipowania. Po co jest chipowanie kota? Chipowanie kota jest do identyfikacji. Zaczipowany kot, jego 15-cyfrowy kod wpisywany jest do bazy. Może być to baza Safe Animal. I dzięki temu, kiedy kot na przykład ewentualnie się zagubi, inne osoby mogą zidentyfikować właściciela, ponieważ do tego konkretnego numeru chipa wpisywany jest w bazie adres, imię, nazwisko właściciela. I w przypadku kotów hodowlanych,
wystawowych. Czipowanie jest obowiązkowe. Obowiązek dotyczy również kotów, które mają mieć wyrobiony paszport i jechać za granicę. Natomiast warto chipować koty właśnie po to, żeby go zidentyfikować. I tutaj jeszcze jedna taka uwaga. Nie każdy weterynarz chipuje koty, dlatego przed taką wizytą warto zadzwonić. Często weterynarze po prostu nie mają na stanie chipów, muszą je dopiero zamówić, bądź w ogóle nie wykonują takiej usługi. Także warto o to zapytać. I dodatkowo warto przypilnować, aby ten chip został zarejestrowany w bazie, ponieważ jeśli nie zostanie zarejestrowany, to tak naprawdę jest bezużyteczny. Zazwyczaj takie zarejestrowanie w bazie odbywa się wysłaniem SMS-a potwierdzającego do właściciela. Więc jeżeli nie dostaliście takiego SMS-a, to prawdopodobnie wasz kot nie jest w bazie i przez to nie będzie mógł być zidentyfikowany, gdyby się zgubił. No dobra, a Rusek z Brytyjczykiem pod jednym dachem by się jakoś zgrał, dogadał. Koty warto dobierać temperamentami. Jeśli ów Brytyjczyk byłby bardziej flegmatyczny, mniej energiczny, czyli bardziej po prostu spokojny, to nie wiem, czy temperament kota rosyjskiego współgrałby z jego temperamentem. Warto jednak dobierać towarzyszy, którzy są zbliżeni tym trybem życia. Nadaktywny kot mógłby drażnić tego spokojnego, co mogłoby być zalążkiem złych relacji na przyszłość. Tego co widzę, to już wszystkie pytania. Mam nadzieję, że żadnego nie pominęłam. Zawsze łatwiej mi jest, jeśli wpisujecie w komentarzach pod filmami z serii Odpowiadam na Wasze pytania. Jeśli nie wpisujecie pytań w tych filmikach, to po prostu ciężej mi jest czasami odszukać Wasze komentarze, także zapraszam Was do kolejnych serii zadawania pytań. Możecie to zrobić pod tym filmikiem. Oczywiście będę wdzięczna również za wszelkie komentarze, nawet za pozdrowienia, ponieważ im więcej komentarzy, im więcej wyświetleń filmu, im więcej subskrypcji, tym więcej po prostu mam możliwości na kanale na YouTubie. Tak jest niestety skonstruowana platforma, na której działam. Także dziękuję z góry za całą Waszą aktywność, ponieważ to jest bardzo ważne dla rozwoju kanału. Mam nadzieję, że odpowiedzi Wam się podobały. Jeśli tak, dajcie mi znać. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnych seriach.